Przedstawimy Państwu relację z kolejnego, 14. już memoriału ojca Michała Smitha, organizowanego przez rycerzy Kolumba charytatywnego turnieju golfowego, który odbył się 1 czerwca na polu golfowym Granite Ridge w Milton. Wspaniale położony klub golfowy w tym roku ponownie gościł ponad 100 zawodników, którzy biorąc udział w turnieju organizowanym dla oddania hołdu ważnej postaci życia społecznego i religijnego Polonii Kanadyjskiej, świętej pamięci ojcu Michałowi Smithowi, jednocześnie uczestniczyli w cenionej już akcji charytatywnej na rzecz Domu Spokojnej Starości Copernicus Lodge oraz organizacji St. Francis Table i St. Felix Center, zapewniającym posiłki i pomoc socjalną osobom biednym, bezdomnym na terenie metropolii torontońskiej. Niektóre osoby wzięły udział w turnieju kolejny raz, a kilka z nich przybyło do Granite Ridge Golf Club już po raz 14, albo jako wolontariusze lub jako zawodnicy. Przypomnijmy, że tę popularną doroczną imprezę organizują dwa koła rycerzy Kolumba: kardynała Stefana Wyszyńskiego z parafii świętego Kazimierza w Toronto i Jana Pawła II z również znajdującej się w Toronto parafii świętego Stanisława Kostki. Dbający o sprawny przebieg programu Dnia Rycerze Kolumba wraz z grupą wolontariuszy dokonywali rejestracji zawodników, przygotowywali nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji dotyczących umiejętności rozmaitego uderzania w piłkę golfową, jak i dla drużyny uzyskującej najlepszy wynik oraz sprzedawali setki losów do loterii, dochód z której, podobnie jak z tradycyjnej cichej aukcji, powiększa sumę uzbieranych funduszy. W świetnym nastroju zawodnicy, wśród których jak zwykle było wiele prominentnych osobistości społeczności polonijnej, w tym drużyna naszej Credit Union, stałego sponsora imprezy, zajęli miejsca w wózkach golfowych. Choć do dyspozycji była cała flota pojazdów, niemal wszystkie miały swoją załogę, gdyż jak zawsze frekwencja na tych zawodach była nadzwyczajna. I również jak zawsze wśród uczestników turnieju golfowego organizowanego w szlachetnym celu można było zauważyć wzajemną serdeczność i pełne optymizmu oczekiwanie na rozpoczęcie sportowego popołudnia. Następnie, pouczeni o regulaminie zawodów, wspaniali mężczyźni i kobiety na swych nowoczesnych, prawie samobieżnych pojazdach wyruszyli do walki, rozpraszając się w bezkresie malowniczego pola golfowego. Jak każdego roku w tych zawodach sportowych w specjalnym celu, golfiści reprezentujący różne środowiska profesjonalne i biznesowe startowali w 3 lub 4-osobowych drużynach, tworzonych na podstawie powiązań zawodowych lub bliskich przyjaźni. Od kilku już lat w memoriale ojca Michała Smitha bierze udział coraz więcej młodzieży i osób polskiego pochodzenia, które prowadząc działalność biznesową lub społeczną, pamiętają o wspieraniu akcji charytatywnych na rzecz społeczności polonijnej. Nie mogło zabraknąć byłego posła federalnego, do niedawna pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Dyrektorów Domu Kopernika, Jesse'ego Flisa, od wielu lat należącego do rycerzy Kolumba. Pan Flis, grający zawsze z członkami swojej rodziny, ponownie zaprosił do drużyny siostrzenicę Donnę Pawłowski, obecnie wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów Domu Kopernika, i bratanka Joe Flisa. Zaś do wspomnianych osób dołączył Ziggy Krupa, członek zarządu firmy Cedar Craft Consulting. W zawodach uczestniczyli oczywiście rycerze Kolumba z kół organizujących memoriał, a także przedstawiciele władz i pracownicy Domu Kopernika, m.in. przewodniczący Rady Dyrektorów Andrew Poprawa i dyrektor wykonawcza Catherine Kowalenko, której towarzyszyły panie mecenas Paula Rusak i farmaceutka Agata Nowicka, pracująca w aptece Classic Care, a także administrator Copernicus Lodge Jay Skull. Swą reprezentację wystawili też nasi duszpasterze, tak jak patron memoriału ojciec Michał Smith, misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej, którzy byli członkami kilku drużyn. Uczestnik wielu z dotychczasowych turniejów na rzecz Domu Kopernika, były prowincjał ojciec Chris Pulchny, grał wspólnie z przebywającym na emeryturze przedsiębiorcą Tedem Cieciurą, byłym wieloletnim członkiem Rady Dyrektorów Domu Kopernika, doktorem Robertem Stachulą, wśród którego pacjentów są mieszkańcy tego znanego polonijnego domu opieki społecznej, i biorącym udział w turnieju od pierwszej jego edycji doktorem Ryszardem Styką, zawsze oferującym przedmioty do związanej z imprezą cichej aukcji. Natomiast wspólnie z Johnem Długoszem, byłym Grand Knight koła rycerzy Kolumba imienia kardynała Wyszyńskiego, o najlepszy wynik dzielnie walczyli.
dyrektor prokury misyjnej ojciec Adam Filas i proboszcz parafii świętego Kazimierza ojciec Wojciech Kurzydło, po raz trzeci zmierzający się z trudami tej pozornie łatwej dyscypliny sportowej. Odnotujmy jeszcze udział weterana memoriału posługującego w parafii świętego Stanisława Kostki brata Romana Zapadki, prawie zawodowca popisującego się zawsze wieloma wspaniałymi uderzeniami. Barw Credit Union świętego Stanisława, świętego Kazimierza, która od samego początku sponsoruje także doroczny charytatywny turniej golfowy na rzecz Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mysysadze, broniła poważna ekipa. Członkowie Rady Dyrektorów, przewodnicząca Elżbieta Morgan, Piotr Mazurkiewicz i Andrzej Dudkiewicz oraz prezes zarządu Andrzej Pitek, również doceniający znaczenie tego szczególnego wydarzenia. Choć efekty oddawanych ze skupieniem dziesiątków uderzeń raczej zdecydowanie różniły się od efektów, jakie drużyna odnosi w zarządzaniu naszą instytucją finansową, która w przyszłym roku obchodzić będzie 75-lecie swej wspaniałej działalności dla Polonii, wytrwałość w staraniach o uzyskanie najlepszego wyniku w końcu czasami zaprocentowała. Licznie reprezentowana była ponownie należąca do rodziny państwa króla firma Alfa Oil, ważny sponsor turnieju, która wystawiła aż 12 golfistów, a także główny sponsor przedsięwzięcia firma Cyclone Manufacturing, w której barwach wystąpiły dwie kompletne drużyny, czyli 8 zawodników. Wspomnijmy jeszcze, że wspólnie z członkami swojej rodziny po raz kolejny ambitnie walczyła aktualna Mrs. Galaxy Canada Urszula Jurak, córka Marka Kani, właściciela firmy Ancan Construction, firmy, która niedawno wykonała ogromnej wartości prace renowacyjne elewacji budynku Domu Kopernika. Ten zaszczytny tytuł w konkursie odbywającym się w celu charytatywnym i zorganizowanym w Kanadzie dopiero po raz czwarty pani Urszula zdobyła także w ubiegłym roku. Więcej informacji na ten temat przekażemy Państwu wkrótce w rozmowie z Mrs. Galaxy Canada. Poziom sportowy zawodników był naturalnie różny, niepospolity i tylko nieco mniej pospolity, ale dążenie do uzyskania jak najlepszego wyniku było identyczne. Zdarzały się oczywiście naprawdę pojedyncze, nazwijmy to, wypadki przy pracy, kiedy piłki lądowały w innych niż zamierzano miejscach, czego świadomi byli zamieszkali na terenie pola golfowego widzowie obserwujący liczne odbywające się tam turnieje. Zapewne powodowani wcześniejszymi doświadczeniami, przyglądający się zawodom rodzice woleli jednak zabrać swoje dzieci w bezpieczniejsze miejsce. I tak w pięknym pejzażu ponad 100 osób starało się poprzez 18-krotne umieszczenie piłki w dołkach zgromadzić pieniądze na pomoc potrzebującym. Kolejny, 14. memoriał znów przywołuje pamięć o ojcu Michale Smithie. Wśród inicjatyw i dzieł, które Polonia Kanadyjska zawdzięcza byłemu prowincjałowi misjonarzy oblatów, jest właśnie cieszący się znakomitą renomą Dom Seniora Copernicus Lodge oraz nasza Credit Union, którą 74 lata temu założył wspólnie z ówczesnym proboszczem parafii świętego Stanisława Kostki, ojcem Stanisławem Puchniakiem. Za swą wszechstronną działalność na rzecz społeczności polonijnej ojciec Michał Smith uhonorowany został najwyższym odznaczeniem kanadyjskim – Orderem Kanady. Po zakończeniu zmagań sportowych w jak zawsze serdecznej atmosferze odbyło się rozdanie nagród oraz aukcja i losowanie loterii. Zabierając głos, ojciec Adam Filas poinformował zebranych o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego ojca Antoniego Kowalczyka, pierwszego polskiego misjonarza oblata w Kanadzie, który w 1896 roku rozpoczął posługę w Lac La Vache w Saskatchewan. I że obecnie dla beatyfikacji szeroko znanego sługi Bożego konieczne jest potwierdzenie cudu za jego wstawiennictwem. Przywołanie postaci ojca Antoniego miało na celu zbiórkę funduszy dla misji oblackich w wielu krajach świata, którą ojciec Adam postanowił zrealizować zorganizowaniem podobnego do memoriału ojca Michała Smitha turnieju golfowego imienia ojca Antoniego Kowalczyka. W imieniu organizujących turniej Rycerzy Kolumba podziękowania zawodnikom, sponsorom i wolontariuszom złożył pan Jesse Fliss, który również przedstawił właściciela firmy Cyclone Manufacturing Andrzeja Sochaja, już po raz 8 z rzędu głównego sponsora memoriału ojca Michała Smitha. Radość z otrzymania po raz kolejny pucharu ufundowanego przez państwa Miziołków pan Sochaj dzielił z synem Robertem, wspólnie z nim kierującym przedsiębiorstwem, które oprócz posiadanych kilku fabryk w Polsce, w Kanadzie zatrudnia blisko 700 osób.
wręczenie nagród za zwycięstwa w poszczególnych konkurencjach sportowych turnieju oraz w tradycyjnej loterii prowadzili rycerze Kolumba z koła imienia Jana Pawła II, Piotr Jankowski i asystujący mu Les Dźwig. Emocji związanych z odbieraniem nagród było co niemiara, a u wszystkich zgromadzonych można było zauważyć zadowolenie z uczestnictwa w sportowych zawodach charytatywnych na rzecz potrzebujących. A co do wspomnianych emocji triumfatorów, odnotujmy, że główną nagrodę okazały Puchar Przechodni Lawrence Długosz Trophy, ustanowiony ku pamięci założyciela koła rycerzy Kolumba imienia kardynała Wyszyńskiego, wywalczyła jedna z drużyn firmy Alpha Oil. Stefania i Kristen Kraska, Matthew Króla oraz Daniel McCormack. Następnie satysfakcją z okazji sponsorowania przez naszą Credit Union kolejnego przedsięwzięcia organizowanego w szlachetnym celu z zebranymi podzieliła się przewodnicząca Rady Dyrektorów Elżbieta Morgan. To say a special thank you to the people here that volunteer that didn't get to go, that worked so very hard to make this day such a wonderful day for us. The Knights of Columbus, of course, and I guess our founder, both for the credit union, for the Copernicus Lodge, Father Michael Smith. Thank you. Wzruszającym momentem ceremonii było wystąpienie Jamesa Fujarczuka, zajmującego miejsce przy mikrofonie wraz z rodzeństwem, Lindą, Helen i Michaelem, który oddał hołd pamięci ich zmarłego w styczniu ojca Karola, jednego z założycieli i pierwszego kanclerza koła rycerzy Kolumba imienia kardynała Wyszyńskiego i wraz z żoną June, sponsorującego memoriał ojca Michała Smitha od samego początku. Dodajmy, że świętej pamięci Karol Fujarczuk przez pewien okres czasu pełniący funkcję przewodniczącego Rady Dyrektorów naszej Credit Union był wraz z braćmi Bolesławem i świętej pamięci Stanisławem współwłaścicielem pola golfowego Granite Ridge, a także firmy, która miała ogromny udział w budowie kościoła świętego Maksymiana Kolbe i Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze oraz Domu Kopernika. To właśnie w imieniu 450 mieszkańców tego znanego w Polonii domu seniora, organizatorom, sponsorom i uczestnikom turnieju podziękowania i wyrazy wdzięczności złożyła dyrektor wykonawcza placówki Katryn Kowalenko. Zaś wyniki finansowe tegorocznego memoriału ojca Michała Smitha zebranym z radością przekazał Piotr Jankowski. Felix Center and St. Francis Table. These two charities look after the Toronto's poor. So it's like a soup kitchen, they offer meals, etc. So last year we had the Jungle Two Orphans, and now we're concentrating the charities in Toronto, like Copernicus Lodge and the other two soup kitchens.